SKS Wisła Sandomierz. Przede wszystkim witam burmistrza naszego miasta Pawła Niedźwiedzia, wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Grzegorza Sochę, radnego miasta Sandomierza Marcina Świerkule. Witam Państwa bardzo serdecznie. Piłka nożna to taki specyficzny, niesamowity sport, że daje nam niezapomniane emocje. Akurat mija 20 par lat od pamiętnego meczu, kiedy za parę dni minie, kiedy widzę Płódź na wyjeździe zrobił przegrany awans do Ligi Mistrzów. Przegrał z Brøndby Kopenhaga 3-2. W 90 minucie Paweł Wojtala strzelił gola. I to dzisiaj, jak mam ciężki dzień, puszczam sobie komentarz niezapomnianego Tomasza Zimnocha ze słowem: Turku, kończ ten mecz. I Państwu, korzystając z okazji, jak najwięcej niezapomnianych wrażeń tego typu. Niech nam je dadzą piłkarze naszej Wisły. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, Wisła Sandomierz to prawdziwa perła Sandomierza. I myślę, że burmistrz nie tylko, dołożymy wszelkich starań, żeby ta perła lśniła i nie tylko awansowała, ale miała jak najlepsze wyniki. Ale w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować zarządowi, panu prezesowi i wiceprezesowi za wspaniałą walkę o klub, za ogrom pracy, żeby Wisła nam tutaj grała jak najlepiej. Życzę sukcesów i mam nadzieję, że razem z Urzędem Marszałkowskim nie jest to pierwsze, a będą i kolejne wydarzenia, i że będziemy współpracować dla Sandomierza. Wisła Sandomierz, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za wsparcie z Urzędu Miasta. Dziękuję za pomoc w organizacji tego pikniku. Mosirowi Sandomierz, firmie Stacyjkowo, za zorganizowanie tych wspaniałych zabaw. A teraz przed Państwem kulminacyjny punkt dzisiejszej imprezy, czyli przedstawienie naszych drużyn SKS Wisła Sandomierz. Na początku chciałbym przedstawić Państwu zarząd naszego klubu. Zaczniemy od wiceprezesa Sławomira Gongorowskiego. Członka klubu, członka zarządu Pawła Czerepaka. Członka zarządu Jarosława Piątkowskiego. Zobacz, jak dziś to wygląda, to miasto Sandomierz, jego wielka historia. Miasto Sandomierz, jego wielka historia. Niestety dziś nieobecny kolejny członek zarządu, pan Józef Banaś, ale podziękujmy mu brawami, że jest z nami. Następna osoba, oczywiście, która wchodzi, speaker, prezes w jednej osobie, Sebastian Wieczorek. Witam bardzo. Następną osobą, bez której ten klub nie mógłby funkcjonować, to jest nasz niezawodny, niezastąpiony kierownik drużyny Mateusz Kulita. Kolejną osobą, która jest mocno zaangażowana w funkcjonowanie naszego klubu, dzięki któremu możemy oglądać skróty, jeździ wszędzie, na każdy jeden mecz z kamerą, nagrywa mecze, robi fotoreportaże, niezastąpiony, jedyny w swoim rodzaju, Mateusz Majdak. Już wiesz, nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć to, wracaj do niej, nie chcę cię. A teraz mam zaszczyt przedstawić Państwu drużynę naszego klubu. Zaczniemy od drużyny juniora młodszego. Trenerem drużyny juniora młodszego jest pan Wojciech Pieszchała. Zapraszamy. A teraz po kolei będę czytał zawodników ze składu drużyny juniora młodszego. Franek Sałata. Zapraszamy na scenę. Witajmy zawodników gorącymi brawami. Dla nich na pewno jest to stres. Kolejnym zawodnikiem Piotr Skrok. Zapraszamy na scenę zawodnika Paweł Sękul.
Kolejnym zawodnikiem drużyny Inera Młodszego jest Kasper Żarkowski. Przeżyło tu nie jeden dzień, to miasto nad Wisłą z ogromną historią. Miasto, które tu kojarzy z jedną wojną, a przez rynek przeszła tu... Mateusz Baszak, zapraszamy na scenę. ...zrobiła ślady, które ktoś pisał na kartkach, że 500 lat temu zapisał galanonim. Porównał to miasto do wielkich metropolii. Oliwier Snopek. ...stawały tutaj ciekawe legendy o bohaterach, którzy za miasto polegli, napadali Tatarzy. Oni stawiali opór, Tatarzy całe miasto wprowadzili... Daniel Wójtowicz. ...wielki zbudował tu ratusz i zamek. Sam często spędzał tutaj czas jako starzec. Wielkie mury obronne były z trzema bramami. Mikołaj Kanios. ...jedna zapełniona turystami. Każdy gdzieś się urodził, każdy gdzieś się wychował. Każdy ma jakieś miejsce, które naprawdę kocha. Adam Rogoziński. ...tulica czy to Wiocha. Miał swój Sanomie, Sandowisz, który kocha. Każdy gdzieś się urodził, każdy gdzieś się wychował, każdy ma jakieś... Paweł Rewera. Nieważne czy to miasto, stolica czy to wiocha, ja mam swój sam domysł, który kocha. Sewery Czajka. Wszystko do przodu poszło, miasto było w rozkwicie. Wielu znanych Polaków właśnie tutaj mieszkało, została ich tu dusza. Tomasz Kwiecień. Kościół Jakuba, jeden z najstarszych kościołów. Do dziś możesz oddać tam hołd Panu Bogu. Podczas potopu Szwedzi wysadzili Olgier zamek. Borcu. Wielu ludzi odeszło z drogi na amen. Gdyby nie druga wojna, miasto było większe i dziś mieszkaliby. Zważywszy na okres wakacyjny, mamy kilka nieobecności. Chłopaki są z rodzicami na wakacjach, ale pozwolę sobie przeczytać nazwiska zawodników, którzy będą prezentować nasz klub w drużynie Juniora Boczego, a którzy są dzisiaj nieobecni. Dima Laszeczko, Wojtek Rosiewski, Kasper Sykucki, Adam Pękala, Bartek Siemieniec, Miłosz Zaroda, Mateusz Siwek, Mykola Tys i Wiktor Żydek. Tak się przedstawia drużyna Juniora Młodszego na sezon 2024-2025. Brawa dla tych młodych chłopaków. Często śmigam ulicami tego miasta i widzę ludzi, którzy dają życie w zastaw. Widzę pokazy. Teraz pozwolę sobie przedstawić drużynę juniora starszego, która będzie reprezentowała barwy SKS Wisła w sezonie 2024-2025. Trenerem naszej drużyny juniora starszego jest pan Damian Lipiec. To wielkich artystów, tutaj się urodziłem, czy umrę tutaj nie wiem. Tutaj mam swoich bliskich, których jestem pewien i patrzę na to miasto, miasto dziś zapomniane. Zawodnikiem, którego zaprezentujemy, jest Michał Paw. Jest z prawej strony Wisły, w tym rapie tu nadaje, życie pokaże. Jest to bramkarz naszego klubu. Ale nadzieję mam i czuję tą dumę w sercu, nawet na końcu. Jan Sochacki. O tym miejscu. Kocham to miasto, zostawiłem tu swe ślady, wspomnienia, tajemnice, chwile dobre i rany. I kiedy stąd Przemysław Frędziak. Nie się czuję, a kiedy tutaj wracam, uczuć opisać nie umiem. Przyjeźdź tutaj i zobacz, jak dziś to wygląda. To miasto, Sandomierz, jego wielka historia. Miasto Sandomierz, jego wielka historia. Przyjedź tutaj i zobacz, jak dziś to wygląda. Filip Siudy. Urodził, każdy gdzieś się wychował. Każdy ma jakieś miejsce, które naprawdę kocha. Nieważne, czy to miasto, stolica, czy to wiocha. Ja mam swój Sandomierz, Sandomierz, który kocha. Każdy gdzieś się urodził, każdy gdzieś się wychował. Każdy ma Kasper Mierzwa. Jakieś miejsce, które naprawdę kocha. Nieważne, czy to miasto. Kacper Sykucki. No, widzę, że cała rodzina, owacje na stojąco. Michał Jeżak, zapraszam. Michał Tymoszuk. Oskar Gosiewski. To miasto na wzgórzach mówią na niemały Rzym. Miasto, które przeżyło tu nie jeden dym. To miasto nad Wisłą z ogromną historią. Michał Bidas. Kojarzy z jedną wojną, a przez rynek przeszła tutaj nie jedna armia. Zostawiła ślady, które ktoś pisał na kartkach, że 500 lat temu. Filip Smart. Pisał galanonim, porównał to miasto do wielkich metropolii. Latami powstawały tutaj ciekawe legendy o bohaterach. I ostatnim zawodnikiem jest Mikołaj Job.
świecie. Oni stawiali opór, Tatarzy całe miasto wprowadzili do grobu. Kazimierz Wielki zbudował. Tak się przedstawia drużyna juniora starszego. Ten czas jako starzec, wielkie mury obronne były z trzema bramami. Dzisiaj została jedna zapełniona turystami. Jeszcze chciałbym dodać Kacpra Czarneckiego z juniora starszego, którego ominąłem niestety. Przepraszam, ale Kacper, zapraszam. Dziś możesz oddać tam hołd panu Bogu. Podczas potopu Szwedzi wysadzili zamek. Znowu wielu ludzi odeszło stąd na amen. Gdyby nie druga wojna, miasto byłoby większe i dziś mieszkanie. Trenerem drużyny seniorów jest pan Rafał Oleniacz. Zapraszam na scenę. Na nowo zniszczył całe miasto jak kat. Gdyby mury mówiły, dużo by powiedziały. Gdyby mury widziały, wiele by zapamiętały. Pierwszym zawodnikiem z drużyny seniorów, który chciałbym państwu przedstawić, jest Michał Paw. Gdzie się urodził, każdy gdzie się wychował. Każdy ma jakieś miejsce, które naprawdę kocha. Nieważne czy to miasto, stolica czy to wioka. Ja mam swój sandomie, sandomie. Kolejnym zawodnikiem, który będzie reprezentował nasze barwy w klasie okręgowej, zawodnik Dominik Dubiel. Miasto, stolica czy to wioka. Ja mam swój sandomie, sandomie, który kocha. Dziś często śmigam ulicami tego miasta i widzę ludzi, którzy dają życie w zastaw. Zapraszam na scenę zawodnika Kuba Praga. Turystów, którzy na to obojętni. W nocy tutaj cisza, wszystko pozamykane. Dawniej to miasto było bardziej kochane. W zimie nic się nie dzieje, w lecie pełno turystów. Mikołaj Mazur, zapraszamy na scenę. Tutaj się urodziłem, czy umrę tutaj nie wiem. Tutaj mam swoich bliskich, których jestem pewien. I patrzę na to miasto, miasto dziś zapomniane. Jeden z naszych snajperów, na którego bramki bardzo mocno liczymy, Mateusz Michalski. Kolejny ze snajperów naszej drużyny, Michał Chołody. Wspomnienia, tajemnice, chwile dobre i rany. I kiedy stąd wyjeżdżam, zawsze dziwnie się czuję. A kiedy tutaj wracam, uczuć opisać nie umiem. Przyjeźdź tutaj. Ostoja naszej drużyny, cierpliwość, pomoc, niezawodność, Jakub Trojanowski. Zobacz, jak się wygląda. Gdzie się urodził, każdy gdzie się wychował. Każdy ma jakieś miejsce, które naprawdę kocha. Robert Rzepiela. Miasto, stolica czy to wioka. Ja mam swój sandomie, sandomie, który kocha. Każdy gdzie się urodził, każdy gdzie się wychował. No dzisiaj niestety pracuje, także nieobecny, ale brawa dla niego. Kolejnym zawodnikiem, którego proszę o wejście na scenę, jest Adrian Janeczko. Kamil Żak, zapraszamy. Czas pogadać o tym, co jest złe. Też obowiązki zawodowe, także brawa dla niego. Dziu dzisiejszym jest nieobecny. W takim razie zapraszamy na scenę Kubę Łatę. Jest to klasa okręgowa, musimy zdać sobie sprawę z tego, że chłopaki pracują. Nie żyją tylko z piłką. Także obowiązki zawodowe niestety nieraz nie umożliwiają przybycia. Kacper Snopek, to jest kolejny zawodnik, którego zapraszamy na scenę. To miasto na wzgórzach mówią na niemały Rzym. Miasto, które przeżyło tu nie jeden dym. To miasto nad Wisłą. Jakub Bielecki. Miasto, które tu kojarzy z jedną wojną. A przez rynek przeszła tutaj nie jedna armia. Zostawiła ślady, które ktoś pisał na kartkach. Kacper Masternak. Zapisał galanonim. Porównał to miasto do wielkich metropolii. Ta sama sytuacja, praca, obowiązki. Zostaje nam ostatni zawodnik z seniorów. Zawodnik, który już występował w trzeciej lidze. Zawodnik, który jest niezawodny, jeśli chodzi o strzelanie bramek w klasie okręgowej. Występował w Sparcie Dlikoz ostatnio. Teraz będzie reprezentował barwy naszego klubu. Po powrocie do naszego klubu Cezary Harszla. Nieważne czy to miasto, stolica czy to wioka. A teraz uzupełnienie naszego klubu z drużyny juniora starszego. Po kolei wyczytam zawodników, którzy występują zarówno w drużynie juniora starszego, jak i w drużynie seniorów. Jan Sochacki. Przemysław Prędziak. Dziś możesz oddać tam hołd panu Bogu. Podczas potopu Albert Święcicki. Znowu wielu ludzi odeszło z tym na amen. Gdyby
nie druga wojna, miasto byłoby większe. Michał Bida. Mieszkalibyśmy w większym mieście. W wieku 18 wielki pożar się tu wdarł. Oskar Gosiewski. Całe miasto jak kat, gdyby mury mówiły, dużo by powiedziały. Michał Tymoszu. Wiele by zapamiętały stare piwnice i podziemia ci się ptają. Filip Siudy. Wejść i posłuchaj co gadają. Każdy gdzieś się urodził, każdy dzień. I Kasper Mierzwa. Każdy ma jakieś miejsce, które naprawdę kocha. Ci zawodnicy będą reprezentować nas w drużynie seniorów w klasie okręgowej sezonu 2024-2025. Wierzymy, że dadzą radę, wierzymy, że przyniosą nam wiele radości, wygranych meczy. Trzymamy za nich mocno kciuki, a na was, kibice, liczymy na głośny doping i wsparcie dla tej młodej drużyny. Celem uzupełnienia dzisiejsze stroje, które tutaj są zaprezentowane, to będą stroje obowiązujące w tym sezonie, to są już stroje jubileuszowe na stulecie klubu, także teraz wszystkich zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Brawo dla tych młodych chłopaków. Sam często spędzał tutaj czas jako znaczek z wielkiego wojna. Miasto większe, gdzieś mieszkalibyśmy w większym mieście. Wieku 18 pożar się tu wdarł. Na barkę przyszła, wszystko pozamykane. Dawniej to miasto było bardziej kochane. W zimie nic się nie dzieje, lecia było turystów. I tak kocham to miasto, miasto wielkich artystów. Tutaj nieważne czy to miasto, stolica czy to wioska. Wszyscy. Pokażmy, że społeczność piłkarska w Sandomierzu jest i mimo wszystko czuje się dobrze.